16 grudnia na najbliższej sesji będzie obradował sejmik nad budżetem województwa na 2014 rok. Klub Prawa i Sprawiedliwość przygotował dosyć krytyczną opinię do tego budżetu. Mamy szereg uwag. Najważniejsze z nich to wyczerpanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na niektóre działy, mianowicie kulturę i dziedzictwo narodowe, czyli ochronę zabytków, na rozbudowę bazy sportowej, a także na fundusz wsparcia dla najbiedniejszych gmin. Te środki już się wyczerpały. Jeżeli nie będzie decyzji Komisji Europejskiej o przesunięciu środków między osiami RPO, no to w przyszłym roku na te cele środków nie będzie. Chcemy zwiększenia środków na wsparcie spółek wodnych, a także na podniesienie punktów procentowych we współzawodnictwie sportu młodzieżowego. Inaczej mówiąc, dofinansowanie klubów sportowych, bo w tej chwili kluby sportowe naszego województwa są dosyć nisko dotowane i chcemy, żeby za jeden punkt zdobyty przez dany klub było więcej 20 zł. I na ten cel chcemy, żeby w budżecie województwa znalazło się 200 tysięcy złotych. Jest wstępna akceptacja skarbnika województwa, także i również kluby wrocławskie będą mogły, jak będą miały sukcesy, oczywiście będą mogły liczyć na większe dotacje. Najważniejsze jednak wnioski do budżetu nasze to przede wszystkim wniosek dotyczący dofinansowania wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego we Wrocławku. Chcemy, żeby w budżecie na przyszły rok znalazło się co najmniej 2 miliony złotych, aby szpital ten nie stracił płynności finansowej i nie było potrzeby znowu od kwietnia obniżania pensji pracownikom. Sytuacja jest szpitala, jeśli chodzi o wydatki bieżące, dosyć trudna i jeżeli to zadłużenie się utrzyma w przyszłym roku, jest groźba prywatyzacji zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, a więc chcemy, żeby budżet województwa dofinansował nasz szpital we Wrocławku, żeby nie było po pierwsze konieczności prywatyzacji, po drugie znowu szukania oszczędności w kieszeniach pracowników lekarzy i innych pracowników szpitala. Innym rozwiązaniem byłoby poręczenie kredytu przez samorząd województwa wpisanego do budżetu na spłatę zobowiązań wymagalnych. Na razie nie ma pozytywnej akceptacji do wpisania tych milionów do budżetu województwa. Ja powiedziałem, że te 2 miliony byłyby rekompensatą za przekazany majątek, nieruchomość w Wieńcu. Tam były dwa oddziały kilka lat temu. Ta nieruchomość została przekazana Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego nieodpłatnie. W tej chwili jest we władaniu Wojewódzkiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej i miało powstać tam w Wieńcu centrum hotelowo-konferencyjne. Jednak inwestycja raczej nie dojdzie do skutku i ta nieruchomość będzie, właściwie już jest w ofercie do sprzedaży. Rzeczoznawcy wyceniają tą nieruchomość na 3,5 miliona, więc myślę, że jak nie da się teraz wpisać tych 2 milionów do budżetu, jeżeli koalicja rządząca Platformy i PSL-u nie przyjmie autopoprawki w tym zakresie, wówczas będziemy domagać się, żeby po sprzedaży tej nieruchomości w Wieńcu środki wysokości sprzedanej zasiliły budżet szpitala. Będziemy się tego domagać. Kolejna sprawa dotyczy inwestycji w szpitalu wojewódzkim. Otóż na sesji poświęconej właśnie służbie zdrowia i jednostkom prowadzonym przez samorząd województwa zgłaszałem wniosek, aby wszystkie inwestycje, jakie są planowane w tym szpitalu, wyniosły nie 60, jak pierwotnie planowano, ale 100 milionów złotych. I w tej chwili jest szansa, że będzie ten szpital, znaczy wszelkie inwestycje, wszystkie jakie tam są planowane,
za około 100 milionów złotych. Będzie tam oczywiście budowa kolejnego pawilonu, mam na myśli tutaj pracownię rezonansu magnetycznego. Zabiegam o to, żeby jeszcze w przyszłym roku ten rezonans się pojawił. Być może na razie jeszcze nie w tej pracowni, ale w innym miejscu. Oczywiście oddział kardiochirurgii. W przyszłości oczywiście będą remontowane inne oddziały. Tak więc te wszystkie inwestycje, taki w tej chwili szczegółowy plan inwestycji się tworzy. Spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne w tej chwili pracuje nad, razem z dyrekcją szpitala oczywiście, nad planami modernizacji i rozbudowy szpitala we Włocławku. A więc niebawem będziemy mogli Państwu przedstawić, jakie to będą konkretne inwestycje, w jakim czasie i za jakie pieniądze. W każdym bądź razie zabiegamy o to, żeby w pierwszej kolejności był ten rezonans magnetyczny i później inne, nie tylko inwestycje, ale również wyposażenie szpitala. I też tutaj zwróciłem się do władz spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, żeby, jeżeli planują inwestycje, żeby planowały je od A do Z. To znaczy w przypadku naszego szpitala wyszło coś takiego, że otwarto nowy pawilon, czy wyremontowano jakiś kolejny, natomiast dla szpitala pozostawiono wyposażenie tego oddziału. Mam tu na myśli meble, szafki i inne urządzenia. Więc to są z kolei spore koszty bieżące szpitala, który, jak wiemy, boryka się z trudnościami finansowymi. Tak więc chcemy, żeby, jeżeli ta spółka inwestuje, to żeby już zaplanowała wszystkie wydatki, żeby z wydatków bieżących szpital nie musiał nic już dokładać. Kolejna sprawa, jaką zgłosiliśmy do budżetu, będzie to, chcemy, żeby, jeśli się nie da porozumieć z województwem łódzkim, ażeby, żebyśmy przynajmniej w części sfinansowali połączenia między Włocławkiem a Kutnem. Mam na myśli tutaj od stacji Kaliska Kujawskie, granicy województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, do stacji Kutno. Jak wiemy, nowy przewoźnik na tej trasie, Arriva, ma wozić pasażerów tylko do Kalisk Kujawskich. Do końca roku, owszem, jest, tak jak do tej pory, 6 par pociągów w obydwie strony. Natomiast od 1 stycznia nie wiadomo, co będzie. Nasz marszałek, zarząd województwa toczy rozmowy z marszałkiem łódzkim w dalszym ciągu, jednak jak na razie nic nie wskazuje na to, że te 6 par pociągów będzie. Tam mówi się o jakimś jednym połączeniu do Łodzi, ale uważam, że to jest stanowczo za mało, bo przecież chodzi tutaj głównie o przewóz uczniów do szkół czy studentów do Łodzi i odwrotnie. To chodzi głównie o godziny poranne i popołudniowe. A więc chcemy, żeby wpisać do budżetu województwa 600 tysięcy złotych, przynajmniej na 4 pary pociągów. Oczywiście uzyskaliśmy odpowiedź, że jest to, no, nie powinniśmy finansować jako województwo kujawsko-pomorskie zadań innego województwa, ale jeżeli tamto województwo, jeżeli marszałkowie z tych samych opcji nie potrafią się porozumieć, no więc trzeba z tym fantem coś zrobić, bo rzeczywiście Kutno jest takim bardzo ważnym węzłem przesiadkowym między tutaj naszym województwem a Poznaniem, Łodzią czy Warszawą. Bilety Regio są o wiele tańsze niż TLK, więc gro ludzi właśnie podróżuje właśnie tymi pociągami i chcemy utrzymać właśnie te połączenia do Kutna. Obecnie 6 par tych pociągów kosztuje około 1 000 000 złotych, więc 4 pary ponad 600 tysięcy wynosiłyby i myślę, że mogłoby to wystarczyć. Natomiast jeśli się nie uda, będzie to odrzucone. Na sesji planujemy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości zaproponować przyjęcie przez Sejmik stanowiska w tej sprawie, skierowanego do Marszałka Województwa Łódzkiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego, ażeby sfinansowały właśnie te połączenia na terenie
swojego województwa, wykonywane bądź to przez Arrivę, bądź przewozy regionalne jako podwykonawcy. Są takie możliwości, więc myślę, że jakiś nacisk ze strony naszego samorządu musi być, więc przygotowujemy projekt stanowiska na najbliższą sesję sejmiku. Dzisiaj marszałek województwa jest akurat w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, rozmawia z panią wicepremier Bieńkowską właśnie na temat przewozów regionalnych. Być może tam już coś się wykluje, ale jeśli nie, to tak jak powiedziałem, po pierwsze chcemy, żeby sejmik przyjął w tej sprawie stanowisko skierowane do samorządu łódzkiego, województwa łódzkiego. Jeśli nie, to ostatecznością jest sfinansowanie przez samorząd kujawsko-pomorski tych połączeń, ale jest tutaj opór ze strony czy radcy prawnego, czy skarbnika, że byłby to precedens taki, że inne województwa, które realizują połączenia wspólnie z nami, mam na myśli województwo warmińsko-mazurskie czy wielkopolskie, też w przyszłości nie płaciłyby za te połączenia, więc rzeczywiście jest to pewna trudność, ale będziemy walczyć do końca, żeby te połączenia utrzymać. I jedna sprawa, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to na najbliższej sesji, oprócz budżetu oczywiście, chcemy przyjąć stanowisko dotyczące tak zwanego janosikowego. Otóż rząd przygotowuje pogorszenie finansowania z tego tytułu, a to związane jest z sytuacją finansową województwa mazowieckiego, które twierdzi, że no, jest w trudnej sytuacji finansowej. I w związku z tym rząd już właściwie w Senacie jest ustawa zmieniająca zasady pobierania i wypłaty tego janosikowego. I ta ustawa spowoduje, że nasze województwo będzie jak otrzymywało rocznie gdzieś 60 milionów złotych z tego janosikowego, będzie teraz o 15-16 milionów mniej miało dochodów. Oczywiście odbije się to niekorzystnie właśnie czy to na służbie zdrowia, czy przewozach regionalnych, czy instytucjach kultury, oświaty, bo też próbuje się oszczędzać również na oświacie. I chcemy jako sejmik przyjąć stanowisko w tej sprawie skierowane do rządu, do posłów, do senatorów, krytycznie oceniające właśnie wprowadzanie tej ustawy. Takie stanowisko, podobne stanowiska przyjęło 15 samorządów województw. Oczywiście jedyne mazowieckie nie włączyło się do tej akcji, bo to na jej korzyść ta ustawa.